Elmie Szewczyku. A, to jest film, sorry. Właściwie to Wilhelm się nazywał. I w Czerwionce też, tam w połowie Czerwionki. A w Mamutach mieszkał. I patrzyła na liceum jest, tego w Czerwionce tutaj. I co jeszcze mówisz o nim powiedz? Dziewczyny dzisiaj. I był w Katowicach, bo jest pochowany. Był w Katowicach, nie? Nie. Ej, ale powiedz mi co jeszcze. Zamożemy, to cztery fizy. Jasne. Ej, wiesz, to już osób cię wyjmę. Po co, co jest coś do problemu? Bał się, kurwa. Wilhelma Szewczyka. O Boże, spadaj. Poza tym źle, co okres to chyba nic. Co jeszcze? Tak, na okresie to jest niesamowite. Urodził się w Czerwionce, mieszkał w Czerwionce, mieszkał tam na starej kolonii, tam jest nawet taka tabliczka, że on tam mieszkał. Naprawdę, widziałam. Zniszczy tam sobie palony. A co ty możesz powiedzieć? Ja nic. Koleżanka, bardzo podobny jest Kamil do Wilhelma Szewczyka.
Popatrz, to jest autograf Wilhelma Szewczyka. Też warto pokazać. Mieszkał tam na ulicy, na przebaczenie gdzieś. Tak, czy Kamila tu właśnie na jego czci tablica, tak? Tak, właśnie. Tam jest sami na uczkania, że był sławnym poetą i pisarzem. Powtarzasz się? Co roku... co roku w Domu Kultury jest właśnie ku jego czci konkurs o jego fajkę. No, o jego fajkę? Tak. Cygaro. Dobrze, to ja poprawiam koleżankę o jego cygaro. Co jeszcze? No, napisał dużo fajnych wierszy, które czytaliśmy. Na przykład pieśni o szkole, między innymi. Teraz jest na przykład organizowany konkurs u nas w szkole poetyckiej na temat Wilhelma Szewczyka. Wiersze trzeba mówić. I gwarantujemy, że Wilhelm Szewczyk w naszej szkole jest za. No i na koniec chcemy pozdrowić Agnieszkę, Angelikę, Karolicę. Czemu pan pisze tylko o Śląsku? Choćby wszyscy pisarze polscy rzucili się na tematykę Śląska, to jej tak nie przenikną do głębi wszystkich spraw Śląska. Pisarz urodzony na tej ziemi musi przede wszystkim wypełnić obowiązek pisania o niej, o jej ludziach, pracy i trudnych dziejach. Co możecie powiedzieć o Wilhelmie Szewczyku? jest patronem... Nie, no żartuję. Nie, nie, nie. Co pan może powiedzieć o Wilhelmie Szewczyku? Nic. Czyli kim był w życiu? Co ja mogę o Wilhelmie Szewczyku powiedzieć? Jedynie to, co pamiętam z liceum. Ponieważ... Właściwie tam w pierwszy raz się zetknąłem z postacią Wilhelma Szewczyka, z jego wierszami. Pani z języka polskiego organizowała takie wieczorki poetyckie, zapraszała różnych poetów, między innymi Andrzeja Szubę, Sławka, byłego rektora Uniwersytetu Śląskiego, przyjeżdżali do nas do szkoły i rozmawiali, mówili na temat właśnie poetów różnorakich. Sami też czytali wiersze. Ale Szewczyk jakoś mi nie przypadł do gustu. On starałem się po prostu zrobić z niego takiego piewcę śląskiej ziemi, a konkretnie tutaj tych ziemi. A on pisał też różne inne wiersze, nie tylko o takiej tematyce. Cześć. Więc jakoś niekonkretnie mi przypadł do gustu jego sposób pisania. Wiem, że był członkiem polskiego penklubu. Wiem, że mieszkał w Dębieńsku, wiem, gdzie jest tablica poświęcona jemu budynku, w którym mieszkał, tak? Tak. Na kolonii, starej tak? Kolonii, tak. Starej kolonii. Tam nie wiem, czy z Dębieńska, skoro tam jest tablica, to chyba tam mieszkał. Co jeszcze mogę powiedzieć? No nie wiem. Chyba jego córka żyje, tak? Jest profesorem. Jest profesorem już na uczelni. I właśnie ona też była u nas w szkole. No w szkole nadali. Jak ja chodziłem do liceum, to właściwie chyba w tym czasie starali się o nadanie imienia szkole Wilhelma Szewczyka. A to jest związane z tym, że po prostu się dużo mówi o danym poecie. Chyba jeszcze pan, teraz nie jestem pewny, czy Krawczyk, taki poeta właśnie też z tych stron. Krawczyk. Też mówił na temat Szewczyka. To tyle. Dziękuję bardzo. Proszę.